Kochani, mam zaszczyt witać wicemistrza świata, Marcin Błaziok. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie. Kurde, mocny uścisk. Tak, dużo ćwiczymy. Uścisk bardzo ważny w grapplingu. No właśnie, słuchaj, gratulacje za wicemistrzostwo świata. Zawsze będę malkontentem, bo i pewnie ty też, nie? Że jednak coś tam zabrakło do tego mistrzostwa, ale chyba sukces wielki. No jak na pierwszy występ na mistrzostwach świata, no jestem mega zadowolony. Zdobyłem wicemistrzostwo. Moja kategoria wagowa do 77 kg była mocno obsadzona. Miałem 4 walki, więc droga nie była usłana tutaj miodem i piórkami. No w drugiej walce o mało co tak naprawdę nie zostałem odesłany do domu przez reprezentanta Azerbejdżanu. Trzeba było powalczyć o to, ale to właśnie dzięki temu tak dobrze smakuje ten medal. No właśnie. Nie jest za darmo. Właśnie, powiedz mi, jak w ogóle wyglądały zawody w Amsterdamie, jak ci się walczyło? Ty byłeś wcześniej, to był twój pierwszy start, czy byłeś wcześniej w Kijowie? Byłem w Kijowie, reprezentowałem Polskę wcześniej na Mistrzostwach Europy w Kijowie, również w organizacji Gamma. Pod względem organizacji Kijów wypadał paradoksalnie lepiej niż Mistrzostwa Świata. Może więcej zawodników, czy bardziej lepsza organizacja na Ukrainie? Wydaje mi się, że lepsza organizacja. Więcej zawodników było w Amsterdamie. Chyba 594, zapamiętałem taką liczbę. No, około 600, także to jest naprawdę sama ogromna liczba. 600 zawodników na jednej hali konkurujących między sobą, to jest spora suma. Pod względem organizacji chciałbym dodać jeszcze, że w Kijowie bardziej podobało mi się wykończenie sali. Była dużo większa, bardziej otwarta, dużo przestrzeni. Wyglądało to po prostu dużo bardziej spektakularnie. Słuchaj, a jeśli chodzi o, powiedzmy, poziom, jak oceniasz poziom walczących, bo jednak kategoria wagowa, jeśli miałeś 4 walki, no to przynajmniej 16 zawodników, jeśli nie więcej, tak? Zawodników było 18, zrobili małe roszady na drabince, pierwsze 2 pojedynki, później już lecieli drabinką z 16. Poziom wysoki, naprawdę. Gamma jest organizacją, która pozwala na starty zawodnikom walczącym pro, zawodowo. I my jako amatorzy ścieramy się z tymi zawodnikami walczącymi już na ringach zawodowych, co jest naprawdę kolosalną różnicą poziomu. Moi przeciwnicy, chyba wszyscy mieli walki, nie, chyba nie wszyscy, przepraszam, poza pierwszym. Hiszpan chyba nie miał walki zawodowej. Natomiast Azer, moja walka numer 2, którą już wspominałem, prawie przegrałem, dużo nie zabrakło. Miał rekord zawodowy 6-2, także doświadczenie na zawodowym ringu miał już zdobyte. To jest tak, że na przykład w konkurencyjnej organizacji są zawodnicy, którzy nie mają teoretycznie zawodowego rekordu, ale ty nie obawiasz się, wychodząc do zawodowca, powiedzmy, jest w ogóle jakieś porównanie pomiędzy organizacjami? Zawracasz sobie tym głowę, czy w ogóle? Znaczy, boję się, wchodzę do zawodowca? Nie, to tylko człowiek. Tutaj pozdrawiam brata, który mi to od zawsze mówił, że to są tylko ludzie. Ich tak samo wszystko boli i tak samo reagują na niektóre impulsy. No jak widać, zawodowców też można poddawać, będąc amatorem, prawda? No nie oszukujmy się, no. A co do innych organizacji, wiem, że IMAF, International MMA Federation, u nich jest stricte tylko amatorsko. Tam są tylko amatorzy i kropka. No Gamma jest według mnie krok dalej. No, ponieważ łączę amatorów z zawodowcami. Czy to jest złe? Myślę, że nie. Myślę, że to jest coś, może nie tyle, że potrzebnego, natomiast to jest coś, co amatorom daje naprawdę mnóstwo doświadczenia. No, nieraz już ścierałem się z zawodowcami i wiem, że zawodowców można też zlikwidować, przysłowiowo. Pokonać. Tak, nie ma z tym problemu. Podobny chyba model jest w boksie olimpijskim, gdzie zawodowcy też mogą toczyć pojedynki. A zapytam Ciebie tak, gdzie Ty trenujesz i jak w ogóle przygotowania wyglądały do tej imprezy? To były jakieś szczególne przygotowania? Tak, z trenerem przygotowaliśmy się naprawdę bardzo długo i bardzo grubo. Na prywatnych zajęciach, na zajęciach grupowych, na sparingach. Trenuję w Świdniku oraz w Lublinie, w klubie Gladio, pod okiem Wojciecha Klinkiewicza i Mariusza Szostka. Także pozdrawiamy od razu. Tak, pozdrawiamy. Gromkie pozdrowienia i podziękowania za całą uwagę i wkład, jaki wspólnie włożyliśmy w przygotowania do mistrzostw i w ten sukces. Mamy salę w Świdniku, mamy salę w Lublinie. Nie są to jakieś bardzo wygórowane warunki. Jest skromnie, jest czasami ciasno, jest wilgotno, jest ciepło, ale jak widać na takich salach
można naprawdę wyszlifować prawdziwy sukces. Czyli jest klimat. Jest klimat, naprawdę. Zwłaszcza sala Świdnicka, mam jednak tam, tam jest zakopane moje serce definitywnie. Rozmawiałem z twoimi kolegami i koleżankami z reprezentacji też i zapytam ciebie o atmosferę tutaj, tak? Bo specyficzna atmosfera, zawodnicy Fame MMA, czasami wykpiwani przez takich zawodników, którzy już trenują długo, ale jednak nie są tak sławni jak influencerzy. Jak ty w ogóle na to patrzysz? Niech sobie żyją. To jest moja opinia. Tak, ja tam nie będę tutaj żadnego jadł w lewo przecież, prawda? Fajnie, że no, w sumie gdyby nie oni, to bym teraz tutaj nie stał, nie udzielał wywiadu, prawda? No bo jesteśmy, nie oszukujmy się, na ich gali, na ich konferencji, przepraszam. I wspierani przez nich. I w dodatku Fame MMA tutaj sponsoruje, więc oczywiście ja jestem jak najbardziej za. Myślę, że nie tyle, że jest to potrzebne, ale naprawdę bardzo fajna inicjatywa. I mówię tutaj w odniesieniu do walk celebrytów, do walk youtuberów, ponieważ może nie w każdym przypadku, ponieważ były sytuacje, gdzie ktoś tracił zdrowie niepotrzebnie, no to po prostu wychodzi brak wyszkolenia i brak przygotowania. Ale ogólnie inicjatywa walk celebrytów oraz youtuberów w moim odczuciu jest pozytywna z racji tego, że popycha ludzi, już, bo ogólnie Fame zaczynał się od dosyć małego grona tych zawodników, którzy chcieli się bić. Obserwując to wcześniej trochę bardziej, aktualnie trochę mniej, widzę, że tych zawodników, celebrytów oraz youtuberów przybywa do tego. Wszyscy lgną do tego Fame'u, żeby się pokazać, żeby, no wiadomo, zarobić, ale też niektórzy bardzo angażują się w to sportowo i to jest zawsze na plus. Jakikolwiek angaż w sport i w zawodników jest zawsze na plus. Nie da się tutaj robić regresu po prostu, angażując się w to. To zapytam ciebie o przyszłość, zawodowa kariera, jak to w ogóle? Nęcą już w tej chwili, dzwonią telefony i pytają się, słuchaj, zawalczysz? Słuchaj, mamy propozycję albo kontraktu dłuższego, jak to wygląda? No, odrzuciłem już niejedną propozycję, przyznam się szczerze, tak nieskromnie. Aktualnie chciałbym pojeździć trochę na międzynarodowe turnieje. Jestem w dwóch kadrach narodowych, w kadrze narodowej MMA i w kadrze narodowej Pankration, więc wyjazdów jest sporo, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Budapeszt, wszystko w tym roku, wszystko przede mną. Rynek Pankrationu się teraz zawęzi troszeczkę o zawodników z Rosji. Tak, tu niestety dosyć grubo obsadzone grono. To jest dominujące na ich rynku. Tak, reprezentantów Rosji było naprawdę sporo na zawodach w Charkowie. Miałem przyjemność reprezentować Polskę również w Charkowie na Mistrzostwach Świata w Pankration. Rosjan było dużo, naprawdę. Rosja, Ukraina, Kazachstan to takie trzy dominujące kraje na tej imprezie. No niestety teraz zarząd Pankrationu również, spora jego część jest z Rosji, tak? Tak, obywatelstwo rosyjskiego i z racji zaistniałej sytuacji politycznej, no nie wiadomo jak w tym roku rozwiążą się kwestie zawodów, kwestie wszystkich startów, ale liczę na to, że Gamma zafunduje mi jeszcze Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, na których oczywiście będę. A jak będzie propozycja z Fame MMA? A zależy z kim, zależy za ile. A Norman Park na przykład, 77, to chyba tak by się zgadzało, co? Oczywiście, że tak, czemu nie? Norman, bierzemy to, słyszałeś. Czemu nie? Lubię się bić, więc myślę, że nawet Normana... Tak, już powiedziałem, co można zrobić z zawodowcami. Oczywiście. W takim razie tak, dziękuję bardzo, gratuluję jeszcze raz srebrnego medalu. Wiem, że następnym razem musi być złoto. Złoto na Mistrzostwach Świata, złoto na Mistrzostwach Europy, no i co? I bardzo ci dziękuję za rozmowę dzisiaj. Mam nadzieję, że będziemy wkrótce znowu rozmawiać o medalach. Oczywiście, Norman, to było na serio. Dziękuję bardzo.